Z tej strony As, witam was w Red Deadzie. Lecimy z misją główną, kolejną. Zrobiłem to, czego nie udało mi się od razu. Mam, nie wiem nawet jak się tu hajs sprawdza. Tab? O, nie no, schowaj tę broń, panie. Dobra, no nieważne, no, w każdym razie mam sporo tego. Mam sporo hajsu, wszystkiego innego. Spotkałem oldrysków, znowu mnie rozwalili na pierwszym wstępie, no. Nie jest ta gra, w której możesz sobie wyjść między przeciwników i stać. Przyzwyczajenia z cyberpunka bolą. Zwłaszcza, że tam jestem wylevelowany na maxa. A, tu mamy pomóc. Dostałem list, że trzeba pomóc jakiejś Margaret chyba, czy jakoś tak. Nie wiem, anulowałem ten list niechcący. A on się przeczytał sam, tak jakby. O, jakby ona też to. Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? Pani z rewolwerem. Typ. Baba z rewolwerem. Ale nie. Hello, Arthur. A ona kim jest? I heard you and your friends was around. I. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Okay. My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. Wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but. But I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Let me show Cosataro. Will you help me? Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Dokładnie. Dobra, konik. O. Chodź, koniku. Jedziemy po Jamie'ego? Jamie chyba. A akurat łatwe imię do zapamiętania. Dobra. Wait. Jak się oprzę, mam oznaczyć? Czekajcie, bo trasy mi nie pokazuje. Nie. To... Co, obszar jakiś? Zaznaczony? Czekajcie. To jest jakieś czerwone kółko, ale... Grzywna... Oh shit! Dobra, to jest chyba tutaj. Ale... Tutaj? Grzywna 100 dolarów? 100? What the fuck? Jadę tam od razu. Panie, 100?
Dobra, jedziemy, bo to jest, mi się wydaje, że to jest jakiś typ, na którego mogę po prostu zapolować. Więc spróbujmy. Wydaje się to bardzo opłacalne. Nie wiem, czy to nie zniknie, jak tam dojadę, bo to mogło się pojawić tylko na jakiś czas. Ale dobra, spróbujmy. Ja pierdzielę. Jak będę spotykał następnych oldrysków, to muszę po prostu iść. Dobra, koniu, luzuj. I... Dobra, koniu, uspokój się, dobrze jest. Wcale nie wbiegam tobą w drzewo. Dobra, Artur, podnieś trochę łeb, bo... Ja nie ogarniam, co się dzieje. Dobra. Musiałem się zawrócić, bo oczywiście nie przebije się to na skos. Muszę jeździć tymi ścieżkami, najlepiej tak jak gra to mówi. To jednak góry, nie jakieś równiny. W międzyczasie. Dobra. W ogóle będę musiał potem sobie sprawdzić, gdzie dokładnie była ta strzelanina. Bo ona jest oskryptowana i będzie tam cały czas. Skoro jedni ci oldryskowie na tych klifach byli oskryptowani, to ta strzelanina też będzie. Ale to później. Dobra, ty piluzy. Ej, tutaj między tym przejazdem zawsze jest ta taka mgła między drzewami. Ciekawe, od czego ona się robi. A, gra bez bugów graficznych. Coś pięknego. Ech. Dobra. A, zobaczmy. Daleko to? Z jakim tempem ja się poruszam? A, już prawie pół trasy przejechałem. Dobra. YOLO. Siema. Nie. Nie mam teraz czasu, niech coś cię zje. Może kiedy indziej. Już jednej typiarze pomogłem. Dała mi pierścionek warty 10, straciłem przez nią legendarną skórę niedźwiedzia. Ja podziękuję za takie interesy. Ratowanie ludzi się tutaj nie za bardzo opłaca. Dobra. Ty, a ty żeś zdrowy? Ty zdrowiś na umyśle? Dobra, może... Może później. Wait. Zamek? Dobra, ty, bo to mi wygląda na grzywne 100 dolarów, ale... A jeżeli grzywna 100 dolarów oznacza spenetruj cały zamek, to ja z chęcią, tylko muszę zapisać grę, bo coś czuję, że... przy spenetrowaniu zamku szybko przyjdzie mi umrzeć. Dobra, aha, to gra nie wychodzi z menu, jak się zapisze. No dobra. Let's see. Będą do mnie strzelać? Oczywiście, że cała pieprzona broń zostaje na koniu. Jezu, czemu ta gra tak robi? Panie. Dobra, koniku. Chill out. Tap. Pierwsze chcę pistolet, a po drugie... Weź, nie mogę go wyczesać? Mogę. No gro, pozwól mi. Ja pierdolę, ten wybór to jest tragedia. Koniu, spokojnie. Zluzuj trochę, będzie dobrze. Będzie git, naprawdę. Możesz trochę się oddalić, nawet bym zalecał. Ty, bo tu jest flaga. I... Kurna. Grzywna 100 dolarów. I kusi mnie, żeby spróbować to spenetrować. Dobra, YOLO. Dobra, i spróbuję ich wystrzelać. Nie będzie to proste. Ale... chyba, że po prostu... Ty, bo ty strzelasz z muru. Tak, strzeliłem do typa, którego nawet nie widziałem, a co? Dobra, stojąc tutaj długo nie użyję.
Dobra, tu jest jakaś osłona, git. Dobra, muszę się schować. Życie tutaj trochę leży, ale biorąc pod uwagę, że gra nie wzywa nikogo, w sensie... Aha, zajebiście. To, że mu grał. Najgorsze jest to, że tu jest spot, żeby się schować, ale przy okazji nie ma tych. Ty, a jak dam sobie to i zjem na przykład... zjem... O, albo olej z węża, nie wiem, niech będzie olej z węża. Nie no, kurde. Użyj, czym jest użyj? Enter. Wypi. Dobra. Dobra, ej, nie. Etias. Dobra, to jest dobry spot, żeby się schować. Fuck. Dobra, nie mogę tak... No kurwa. Ja pierdolę. No tak... Weźcie tak, nie biegajcie, co? Wygodnie mi było do was celować już jak do mnie strzeliście. Dobra, trzeba przeładować. Kurwa, serio nie trafiłem. Z takim skillem to ja długo nie... A. Dobra. Dawajcie, i wystrzelam ich tam wszystkich. W trzy dupy. Głowa mu trochę wystaje. A nie, to jest jakiś krzak po prostu. Dobra, ja sobie przeładuję. Ciekawe, ilu ich tam jest, no. Tak strzelam do jednego, drugiego, piątego. Dobra, główka tutaj siadła. A, jest... Więc jednak jestem poszukiwany za to. Dobra, to dobra, może mnie zabiją. Co najwyżej wczytam grę, jak będę w dupie. Dobra, jolo. Dobra, jednemu odstrzeliłem głowę. O, kolejnemu. Dużo ich już tam jest na tym płocie. Poszukiwany 5. Mam z... Tia. Jestem poszukiwany i to w kurwę. Ale najlepsze jest to, ile tu jest ciał i że oni się w sumie w ogóle... Ty, czekajcie. Wróg. Wróg. Ty, dwóch ich tam zostało? Dam radę wejść główną bramą? Ty, poszukiwa... Jakby... Jakby mi poszukiwanie znikło. Aha, ale ono nie zniknie, bo jestem na tym obszarze. A jak tam wejść? Dobra, tu są te drzwi, ale te drzwi mnie nie ratują. No kurwa. Do widzenia, jeden, drugi. Dobra, proszę. Gorzej, że jestem poszukiwany, ale szczerze? Ta nagroda, która tam jest 7, nie robi jakiegoś wrażenia. Ale mi się wydaje, że to nie był punkt, który należało atakować. Ja tam nie wejdę nawet, jakbym chciał. Myślałem, w sensie te flagi Ameryki tak mówią, że to ewidentnie nie to, co powinno. Ta, śledztwo w toku. Ej, na pewno tu nie wejdę? Dobra, coś czuję, że kiedy indziej będzie trzeba to rozstrzelać, ale skoro tak, to ja sobie wczytam. Tak, zrobiłem zbędny, rozpierdolony odcinek, który zajmie pewnie z 10 jego minut. Bo... jest 42. No, oczywiście. Cóż za przypadek.
10 minut szalania, żeby się dowiedzieć, że to nie było tego warte. No ale dobra, trudno, bywa. No, gro, dawaj, ładuj się. Zaufaj mi, nie potrzebujesz tyle czasu na loada. No, już. Kici, kici, kurczę. Dobra. Jest ten fort, ale ja mam go gdzieś. Jadę... tu. Do tego rancha jakiegoś dupnego. Dobra. Gwizdu, gwizdu. Chodź, koniu. Czemu on z dupy siedzi gdzieś tam w krzakach? Nie wiem. Ale już nie siedzi. Dobra. Tą drogę mam iść? Myślałem, że tamtą po lewo. No dobra. Hop. Dawaj, konieł. W cwał! Uderzaj w cwał. I będzie git. Dobra, aha, bo ta ścieżka tak lewo, prawo, góra, dół. Tia. Ej, ciekawe, czy zasadzi się ktoś na mnie w tej w pułapce, czy tylko ja będę na innych. Może być różnie, dobra, ta droga zakręca w prawo, bo już chciałem się na skos przez ten las przewalać. Nie chce mi się strasznie naokoło jechać. Przynajmniej tego jednego kakesta, żeby zrobić tutaj. Słuchaj, co się tu dzieje? Teraz to już chyba nie dogonię, co? A może jednak? Wait. A tamten koń gdzie? Dobra, słyszę jelenia. Żałuję, że nie przeszukałem tamtego typa. Ech. Dobra, już, już. Aha. Co? Zaraz. Ciekawe, czy będzie narzekać. Chcę, żebyś zobaczyła jego trupa. Już. Ale nią jedną. No celuj, kur... Pojebana babo. Ona była jakimś przestępcą, chyba. Nie wiem. Wyjebane totalnie. Nie wiem. Broń ma taką średnią. Ale ciało podniosę, bo leżąc na środku drogi to mi ewidentnie nie pomoże. Frajer mógł do mnie nie strzelać, tylko pogadać. Dobra, jebnę nim gdzieś w krzaki. Kurwa, serio? Gdzie? Jaki świadek? Przede mną? Serio? Mapa, gdzie ten kurwa? Jebanie, czekajcie. Koń. Ja pierdolę, serio. A, bo to jestem ja, świadkowie są tam. Zajebiście. Nic nie widzieliście, kurwa. Ja jeszcze mam tylko rewolwer. Zajebiście. No i spierdolił. Dobra. Jebać to. Jebać pomaganie ludziom. Nie będę miał jakiejś pierdolonej nagrody, bo mnie na to nie stać. Jebał ich pies, po prostu kurwa. W
wczytam tego save'a i nie będę pomagał żadnym jebanym szmatom na tym. Kurwa. Ale to jest w tej grze tragiczne. Już mnie wkurwia przegrywanie w tych, w Soulsach, znaczy w tej, w ringu, zabijanie kurwa Elden Ringu, jak ginę. I przecież... Kto wymyślił ten zjebany system? Rozumiem, że mogę mieć więcej broni i nosić część na koniu. To ma kurwa sens, ale dlaczego ja za każdym razem automatycznie odkładam broń na tego konia? Dobra, jebał to pies, jadę po prostu tam. Nawet się zastanawiał, nie będę. Zmarnowałem 15 minut filmu na walenie się z ten. Najpierw zaatakowałem miejsce, którego nie powinno się atakować, tylko po prostu jest oznaczone. Potem chciałem pomóc jakiejś typiarze, która zamiast pogadać ze mną zaczęła przede mną spierdalać. O kurde, koń sam to przeskoczył i dobrze dla niego, przynajmniej synuk nie połamał. Walić jeżdżenie ścieżkami, jadę na skos, bo mi się śpieszy i cześć. Jo, albo... Nie, dobra, myślałem, że to jest spadek. Dobra, czas jednak wrócić na ścieżki chyba. Dobra. Tutaj tędy będę miał jechać? Tak, w prawo i zajebiście. Dobra, skróciłem sobie trasę i to wydaje mi się, że całkiem sporo. Czekajcie, to jest ten taki zawijas? Nie, to już jest tutaj zaraz obok, dobra. Cześć, króliczki. Dobra, pojadę drogą, bo... Dobra. A ja mam wyjebane w pomaganie. Coś czuję, że on chciał mnie zaatakować tak w ogóle. Ale mam to w dupie, nie mam na was czasu. Idę do jakiejś sekty. Tam może chociaż będzie ktoś ciekawy, a nie ludzie, którzy... A, pomóż mi, porwali mnie, a potem bierze i spierdala. Dobra. A, nie E, tylko R. Znaczy, no. Guziki mi się już pierdolą. Dobra, oni są tu gdzieś. Na tej górze? What the fuck? Już nawet miejsce samo jest ciekawe. Dobra, muszę po prostu wejść na... Kurwa, koniu. Chodź. Chodź, bo nie mam broni, no. Ja pierdolę, nie... Jak mnie to irytuje. Czemu ta broń się automatycznie odkłada? Kurwa, nie wiem. I powinno być tak, że noszę jeden zestaw przy sobie i na przykład alternatywne bronie mogę mieć na koniu. A nie tak, że ten... Że... Co tu się dzieje do Destiny Power? Jakiś wóz? Dobra, schowam na razie broń. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Ukaż niezdeterminowanie, okaż nie... Co? Niezdecydowanie... So, do you have an answer? I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? Nazwij ich głupcami, potwierdź, że szukają celu. Ach, oj tam. I don't know. Safety? Safety and meaning? Jamie knows the truth, but of course, you may speak with him. Exactly.
teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Dobra, czyli łapiemy kolegę na lasso. Tutaj raczej wielu dróg nie ma. Jak on zapierdala? Przecież nie ma szans, żebym ja go dogonił. Dobra, dawaj koniu. Ej, ale on ma... What the fuck? Jak on wypruł do przodu? No do... Serio? A. To nieważne i tyle było z tego pościgu. Koniu, żyjesz? Zajebiście, misja nieudana. Gdzie on kurwa pobiegł? Nie wiem. Ale chyba na mnie nie poczeka, co? Wait, ja jestem tu. A on jest tutaj. Gdzieś w pizdu prosto. Znaczy prosto, no tam. Wybiegł. No domyśliłem się raczej. Ej, szczerze wolę Elderinga. Tam ginę, bo śmierć jest częścią gry. Tutaj po prostu... No po prostu kurwa, no nie. Dobra. Ech. Nawet twoje ziomki powiedziały, żebyś ze mną pogadał, typie. Weź zluzuj. Dobra, pojadę za nim po prostu. Muszę przejechać prawą stroną. Dobra, tędy, tutaj, tu jakoś zjechać z trasy, nie wjebać się w drzewo, ani z lewej, ani z prawej. O kurwa. Zajebiście, koniu nic się nie jest? Przykro mi, koń. Kurwa mać, będę powtarzał to 100 razy, jeba... Kurwa, myślałem, że Valorant mnie wkurwia. Dobra, mogę spróbować tak, absolutnie nic mi to nie da. Ale dobra. Totalnie gówniane miejsce do zjazdu konno. Dawaj koniu, no to jest max speed, jak tylko mogę tym koniem mieć. On oczywiście. Dobra, a którędy on jedzie tak w ogóle, bo teraz mam jeszcze szansę... Aha, gówno. On jakoś tędy. Dobra, kolego. Za daleko jest. No dobra. Ja pierdzielę, gdzie... Oczywiście. Zajebiście, przecież mi koń nie wyrobi za nim. No jest zajebiście, no naprawdę. Przecież koń mi nie, on nie wrobi już. Ja nawet nie widzę, gdzie on spierdala. Gdzieś tam jest. Ale gdzie? No zajebiście. Dobra, zmiana strategii. Muszę mu postrzelić konia. A inaczej to się nie uda. Ja pierdolę. Mam... Czy to jest tragedia jakaś istna? Dobra, muszę wyjechać na te pola tam, które są za tym przesmykiem. Jak tam przejdziemy, wziąć rewolwer.
Dobra. No kurwa, ej, to jest niewykonalne. Przecież... No i chuj, koń mi nie wyrobi. No i chuj, on biegnie tam, ale mi to nic... Totalnie nic mi to nie da, bo koń mi kurwa nie wyrobi. Jebać tą grę. Jebać tą grę.